Siemaneczko, Bachu z tej strony, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Dieta Online i tym razem jest to odcinek uzupełniający do czwartkowego odcinka ze serii celowego, w którym więcej opowiem wam na temat aktualnego tygodnia. A jest co omawiać, bo jak pewnie zauważyliście, Rockstar z każdym tygodniem daje nam więcej kontentu, który jest powiązany z Halloween. W tym tygodniu doszły nam survivale z kosmitami, inwazja UFO się zaczęła, do tego jeszcze mamy nową znajdźkę, i do tego jeszcze, oczywiście, Rockstar za różne aktywności w grze rozdaje nam maseczki. Zobaczcie, że dwa tygodnie temu dał nam jedną, w poprzednim tygodniu dał nam dwie i w tym tygodniu aż trzy. Boję się, co się stanie w kolejnych tygodniach. Ale zanim przejdziemy dalej, to chcę wam zaprezentować partnera dzisiejszego materiału, jakim jest SteelSeries. Korzystam z ich produktów od dłuższego czasu, więc tym bardziej jest mi miło, że mogę wam kolejne produkty zaprezentować. Dla ciekawski wspomnę, że na co dzień używam myszki Aerox 5 w wersji bezprzewodowej, a także klawiatury Apex Pro w wersji TKL. Ale dzisiaj chcę wam zaprezentować młodszego brata mojej klawiatury, jakim jest Apex Pro Mini, który jest klawiaturą 60%. Klawiatura jest mała, ale jest napchana technologią. Zacznijmy od sobie przełączników OmniPoint, które są jednymi z najszybszych na świecie i są w pełni konfigurowalne. Na przykład możesz ustawić sobie moment aktywacji przycisku w aplikacji SteelSeries. Ja na przykład najważniejsze dla mnie klawisze podczas gry, takie jak WSAD, ustawiłem na aktywację przy nacisku 0,2 mm. Dzięki temu mam taki efekt, że po prostu jak nacisnę przycisk, to od razu jest efekt w grze. Jest to piękne. Możemy także ustawić sobie podwójną aktywację na przycisku. Jak to działa? Już tłumaczę. Ja wybrałem klawisz W i przy lekkim naciśnięciu klawisz działa tak jak zwykle, czyli po prostu naciska się W. Ale kiedy docisnę go przynajmniej do połowy, tak sobie ustawiłem, to aktywuje się druga funkcja tego przycisku, czyli W plus Shift. I w grach jest taki efekt, kiedy naciskam W lekko, to moja postać idzie, ale kiedy docisnę, to moja postać zaczyna biegać. Dzięki temu nie muszę klikać 8 przycisków naraz, tylko po prostu jeden i jest ten efekt, którego oczekuję. Oczywiście jest to rzecz, którą ja sobie ustawiłem, ale wy możecie zrobić jakieś swoje inne kombinacje. I oczywiście warto wspomnieć, że ta klawiatura jest także dostępna w wersji bezprzewodowej. I to tyle, jeżeli chodzi o tę klawiaturkę, ale jeszcze mam do was jeden produkt do zaprezentowania i są to słuchawki z serii Arctis Nova. W moim wypadku jest to Arctis Nova 7 w wersji bezprzewodowej. I powiem wam tak, tak jak klawiatura może być dla mnie zawsze na kablu, to słuchawki to jest pierwsza rzecz, którą zawsze chcę mieć w wersji bezprzewodowej. Bateria w tych słuchawkach starczy na około 40 godzin, a przy okazji ładuje się mega szybko. Po 15 minutach mamy już baterię naładowaną na około 6 godzin. Ale najciekawiej robi się, kiedy zajrzymy do aplikacji SteelSeries, gdzie możemy nasze słuchawki skonfigurować. W zakładce Sonar możemy ustawić dźwięk pod konkretną grę. Jeżeli na tym się kompletnie nie znasz, to spokojnie. Są gotowe presety, z których możesz po prostu skorzystać. Odpowiednie ustawienia equalizera pozwolą ci na przykład lepiej słyszeć kroki twoich przeciwników. Jeżeli zainteresowałem cię produktami od SteelSeries, to masz link do oferty w opisie, a także przy piętym komentarzu. Jak mówiłem na wstępie, ja sam korzystam i jak najbardziej polecam. Zacznijmy może sobie od masek, które są do zdobycia w tym tygodniu. Macie je wszystkie tutaj pokazane na tym screenshocie. I może po kolei. Maskę po lewej, która nazywa się Dzień Sądu, zdobędziesz za samo wejście do gry. Tak jest, wchodzisz i od razu jest w twojej garderobie. Bardzo prosta sprawa. Maska na środku jest za zrobienie misji sprzedaży specjalnego ładunku. Czyli masz magazyn paczek, od razu sprzedaż, nawet jednej paczki. I po zrobieniu sprzedaży od razu do twojej garderoby także ta maska trafia. Jakby co, nazywa się ona ciemnozielony klasyczny wampir. I teraz czas na maskę po prawej, która nazywa się brązowy klasyczny Frank. I ona jest za to, że dołączysz do czyjejś organizacji. Czyli po prostu zaprasza się ktoś do Securo albo do klubu motocyklowego. Ty dochodzisz do tej organizacji i od razu też trafia ona do waszej garderoby, więc wszystkie maski od razu trafiają do waszego EQ. Nie musicie czekać na przydzielenie tej maski przez Rockstara. Robisz aktywność i od razu masz. Bardzo prosta sprawa, jak najbardziej warto sobie zdobyć. Szczególnie, że no to są rzeczy, które zrobisz przy okazji. Paczki w tym tygodniu warto robić. Czy warto pomagać? Warto pomagać. Albo nawet po prostu wiecie, randomnie cię zaprosi jakiś. Wbij na publika i napisz na czacie, żeby ktoś cię do Sekiro zaprosił. A jeżeli grasz na konsoli, to napisz do kogoś SMS-a. Nie będzie raczej z tym problemu. Więc tyle, jeżeli chodzi o maseczki. Teraz możemy przejść sobie do
tego, że jest inwazja UFO aktualnie w GTA Online. Tutaj akurat sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo Rockstar tą inwazję rozciągnął na praktycznie połowę miesiąca. Będąc dokładnym, 13 października pojawił się pierwszy statek UFO, a ostatni pojawi się 31 października. Codziennie UFO pojawia się w innym miejscu i niektóre z nich pojawiają się tylko i wyłącznie raz. Czyli jeżeli po prostu przegapisz okazję, żeby to sfotografować, to niestety nie będziesz miał opcji zdobycia wszystkich nagród. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero teraz się jakimś prawem o tym dowiedziała, to spokojnie. Akcja jest taka, że UFO numer 1, 2 i 3 jeszcze powróci. Dzisiaj pojawia się trzecie UFO, więc nawet możesz ten dzień pominąć. Tak siak będziesz miał okazję, żeby wszystko zdobyć, bo im dalej będziemy wchodzić w ten event, tym więcej UFO naraz będą się pojawiać. A na przykład UFO, które pojawi się jutro, pojawi się tylko i wyłącznie raz. Więc jeżeli przegapisz jutrzejszy dzień, to niestety nie będziesz mógł zdobyć wszystkich nagród. Więc trzeba się pilnować, dlatego właśnie robię dla was te specjalne materiały oddzielne, w którym dokładnie pokazuję wam lokalizację UFO konkretnego dnia. Ale niestety te materiały, które dla was wrzucam, które dotyczą właśnie tego eventu UFO, nie oglądają się za dobrze. Pierwszy odcinek nie poleciał za dobrze, drugi jest jeszcze w gorszej pozycji i zgaduję, że tendencja z każdym kolejnym odcinkiem będzie coraz gorsza. Więc jest opcja, że jeżeli dzisiejszy materiał się nie obejrzy, to niestety będę musiał to po prostu przerwać, a informacje o lokalizacji będę dawał wam w inny sposób. Możliwe, że będzie to na przykład Discord, karta społeczności, no bo musicie się postawić w mojej sytuacji. Jeżeli będę wrzucał filmy, które są krótkie i jeszcze ludzie nie chcą ich oglądać, to po prostu będzie kanał mi to psuć, a nie chcę tej sytuacji doprowadzić. Więc dzisiejszy odcinek jest takim, powiedzmy, ostatnim testem. Jeżeli tendencja będzie spadkowa, no to przerywamy i będę wrzucał film tylko i wyłącznie tych ważniejszych UFO. Bo tak, UFO, które się pojawiają, dzielą się na te gorsze i lepsze. O co dokładnie chodzi, już tłumaczę. Codziennie UFO pojawia się w innych miejscach między godziną 22 a 4. Za zrobienie foty każdemu nowemu UFO dostajesz 15 tysięcy hajsu, a także 1000 RP. Ale właśnie, nowe. Jeżeli pojawi się UFO drugi raz w tym samym miejscu i zrobisz fotę, to nic to ci nie da. UFO łącznie pojawi się w 26 lokalizacjach i za zrobienie foty wszystkich dostaniesz 100 tysięcy hajsu, a także czapki z UFO. I prezentują się one właśnie w ten oto sposób. Ale jak wam mówiłem, są jeszcze te specjalne UFO. I za sfotografowanie takiego jednego, który będzie znajdować się nad Fortem Zancudo, dostaniesz większą nagrodę, bo będzie to 50 tysięcy hajsu, a także 1000 RP. I co najciekawsze, pod koniec eventu, kiedy tych UFO będzie najwięcej na mapie, to zaczną one wciągać ludzi. Więc jeżeli podejdziesz i UFO cię wciągnie do środka, to dostaniesz jeszcze bokserki z UFO. Są różne warianty kolorystyczne, więc możemy sporo nowych rzeczy do naszej garderoby sprowadzić. I to tyle, jeżeli chodzi o UFO. Jak wam mówiłem, codziennie planuję wam dawać lokalizacje, żeby każdy mógł sobie to zgarnąć, ale jeżeli po prostu zainteresowanie po dzisiejszym odcinku będzie spadkowe dalej, to sobie będziemy to po prostu pokazywać w inny sposób. Jak mówiłem, Discord albo karta społeczności, ale raczej te pierwsze jak już. Przydałoby się kilka słów powiedzieć o nowej znajdźce. Dynie, lampiony, możemy sobie zbierać, cukierek albo psikus, tak się znajdźka nazywa dokładnie. Nagrodę dostajemy za 10, a także za 200 zebranych w ciągu jednego dnia. Więc musimy się naprawdę mocno postarać, żeby wszystkie nagrody odblokować. A warto się pośpieszyć, bo ta znajdźka jest limitowana czasowo i zniknie wraz z końcem Halloween w GTA. Czyli po prostu w kolejnym miesiącu, w listopadzie, już niestety nie będzie opcji, żeby sobie to pozbierać. Oczywiście poranik już dla was stworzyłem i wleci on na kanał jutro o godzinie 10.15. Więc wstaniesz z łóżka, poczekasz chwilę, no chyba że wstajesz o 15.00 i będziesz mógł sobie właśnie pozbierać dynię. Przy okazji porannika, jak się to zbiera, to ładnie wam też tą znajdźkę opisałem, na czym ona polega, kiedy się to wszystko resetuje, jakie są nagrody. Więc teraz się nie będę dwa razy powtarzał, tylko po prostu daję wam znać. Jutro 10.15. I teraz została nam ostatnia rzecz do omówienia i jest to, że Rockstar wprowadził patcha. Tak jest, tak zwany background update. I co w nim zmienił? Już tłumaczę. Po pierwsze, został naprawiony glitch na nieskończoną amunicję bez przeładowania. Usłyszałem o tym glitchu kilka dni temu i już Rockstar naprawił. Jestem pod wrażeniem.
Drugą rzeczą jest to, że nowe aktywności, które Rockstar wprowadził w najnowszej aktualizacji, czyli eksport mieszanych dóbr, uzupełnianie zasobów do baru, a także przewożenie VIP-a z naszego klubu nocnego, od teraz są wyłączone, kiedy gramy na pasywie. I do tego oczywiście standardowo został załatany glitch na kopiowanie pojazdów, który był powiązany z bunkrem. I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję wam za oglądanie. Ja się żegnam. Siemra, cześć. Elo!